się do świata wirtualnego. Na początku nie było łatwo, ale dzięki zastosowanym w szkole rozwiązaniom mogliśmy kontynuować działania i spotykać się w gronie nauczycieli. Kontynuowaliśmy poszukiwanie matematyki w naszych domach. Znaleźliśmy matematykę w zabawkach, w słodyczach, a nawet w akwarium. Najlepszym miejscem poszukiwań okazała się jednak kuchnia. Okazało się, że odmierzamy tam ilości różnych produktów. Na przykład do ciasta kroimy masło na połowy, jabłko na ćwiartki, odmierzamy 200 ml mleka, ustalamy temperaturę pieczenia lub czas parzenia herbaty. W okolicach świąt wielkanocnych i malowania pisanek zajęliśmy się rysowaniem elips, a potem przenieśliśmy poszukiwania do garażu. Tam znaleźliśmy różne miarki i pojawił się pomysł zorganizowania konkursu Zmierz się z wyzwaniem. Dziękujemy za przesłanie superowych zdjęć. Wszystkie osoby, które zmierzyły się z konkursem, otrzymają po powrocie do szkoły słodką nagrodę. Kolejnym zadaniem była realizacja projektu ekologicznego związanego ze Światowym Dniem Wody. Zaczęliśmy w szkole, ale kontynuowaliśmy zdalnie i udało się zrealizować założenie projektowe. Zebraliśmy dane statystyczne dotyczące zużycia wody w naszych gospodarstwach domowych. Obliczyliśmy średnie zużycie, porównywaliśmy ze zużyciem wody w innych państwach i znaleźliśmy pomysły na jej oszczędzanie. Prezentacja naszego projektu i zdjęcia są na naszym padlecie. Zachęcamy do zaglądania. Chwilowo żegnamy się na czas wakacji. Realizacja projektu w ramach programu Edukacja Inspiracja oraz spotkanie podsumowujące zostały przeniesione na przyszły rok szkolny, więc spotykamy się we wrześniu. Do zobaczenia!